MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Lecimy. Witam wszystkich, Hubert Miściewojewski i w końcu w Fejmie Nafcia. Siema. Cześć. Słuchaj, słowo klucz w końcu. Przeglądałem historię tego wyższego konfliktu i nawet pojawiły się tam takie głosy, że jest to największy konflikt wśród kobiet w 2023 roku. Mi się wydaje, że ja tego tak nie postrzegam, ale faktycznie wydaje mi się, że ludzie wokół mogą faktycznie tak to postrzegać, dlatego że tam poleciały z jednej i z drugiej strony dosyć mocne słowa. U mnie już ten konflikt tak naprawdę delikatnie opadł i tak te emocje wszystkie, wiesz, zeszły ze mnie. Ale wydaje mi się, że im bliżej będzie walki, tym będzie to wzrastać, także no, myślę, że coś tam podpalimy. No na pewno i przez takie rozmowy zawsze to bardziej się zaognia. Słuchaj, zacznijmy. To wszystko się zaczęło od tego twojego wywiadu na ławce. I Liza ma do ciebie o to pretensję, że nazywała się łysa, a ona tego bardzo nie lubi. To znaczy, ja do końca nie wiedziałam, że ona tego nie lubi, to znaczy to jest do domyślenia się, nie? Tylko po prostu Franek ją tak po raz pierwszy nazwał w trakcie tego wywiadu i ja wtedy nazwałam ją tak samo jak Franek i powiedziałam, no ja nie chciałam wcale spędzać czasu z łysą. No i od tego się zaczęło. A nie było to trochę taka specjalna szpileczka w jej stronę? Wiesz co, ja na samym początku, jak ona w ogóle zaczęła mieć ze mną ten konflikt i zaczęła o mnie mówić więcej na streamach swoich, bo ona nie streamuje zbyt dużo, to myślałam, że ja tam byłam taka naprawdę dla niej wredna, bo nie pamiętałam tak totalnie, wiesz, tego, jak ja się zachowywałam na tym na ławce, bo Franek był bardzo agresywny wobec niej. Tylko, że oni wtedy byli w konflikcie też, potem się pogodzili. No i tak naprawdę, jak ja potem obejrzałam jeszcze raz ten swój wywiad, to ja nawet komplementowałam ją i mówiłam dla niej miłe rzeczy. Ale właśnie na tym samym końcu, jak już była ostatnia rzecz, o której właśnie wspominałam, to powiedziałam, no ja nie chciałam spędzać czasu z łysą, dlatego wyszłam z baru. Aha. No i od tego się właśnie zaczęło i tak naprawdę wydaje mi się, że ja no tak nie byłam jakaś nie wiadomo jaka niemiła dla niej, no ale jesteśmy tutaj, poszło i czy żałuję? Nie do końca, wiesz. Fajnie to jest, że to są jednak walki kobiet i że w końcu jest jakiś konflikt, który no może urósł z igły do wideł, ale w końcu to jest konflikt. Słuchaj, konflikt Amadeusza i Polaka zaczął się od bułki, tak. Więc tutaj jest trochę mocniej. Muszę to zacytować, bo to jest chyba najsłynniejszy cytat w tym konflikcie. Ona chciała opierdolić pałę Frankowi i nie wyszło i była zazdrosna, że mi się to udało. Tak. Ja bym chciał, żebyś skomentowała te słowa. Bo jeszcze chyba nie było takiego czystego komentarza do tych słów. No jeżeli mamy się tym szczycić, no to trochę współczuję. No tyle. Nie wiem, co mam powiedzieć. No to ja się dopytam, no to, bo to wygląda jakby to był po prostu, tak powiem, potocznie konflikt o chłopa. Stary, ja jestem zaręczona prawie od 7 lat, więc w sensie jestem w związku od 7 lat, a zaręczona tam wiadomo, że krócej, ale no nigdy z Frankiem nie miałam żadnej takiej relacji, która mogłaby wskazywać na jakąkolwiek miłosną, romantyczną relację. Od zawsze jesteśmy ziomkami i też z jego przyjacielem Szymolem tak samo, więc faktycznie spotykaliśmy się raz na jakiś czas i zawsze jak ja czegoś potrzebowałam albo o coś on potrzebował, to byliśmy dla siebie, ale to nie były takie, wiesz, zażyłe relacje. Raz na jakiś czas po prostu. A co właśnie oni mówią w ogóle o tym konflikcie? Rozmawiałeś z nimi o tym, czy nie? Nie. Znaczy, wydaje mi się, że to tak jak ja, no po prostu wszyscy się z tego śmieją, no wiesz. To jest trochę taki konflikt jako bułkę, a no tak jak mówię, właśnie eskalował dosyć mocno, no ale spoko. Spoko, zawsze teraz macie walkę, coś się dzieje. Powiedz mi, ty byłaś zdziwiona tym, jak to eskalowało, bo Liza naprawdę bardzo mocno się już wtedy podpaliła na tym kaiju. Po pewnym momencie też powiedziała, no, że nie chce z sobą rozmawiać. Wiesz co, ona już taka podpalona była też na swoim streamie, a ja wtedy byłam w trakcie przedłużonego i tam siedziałam ponad chyba 250 godzin czy coś takiego już przy komputerze, więc ja jak tylko napływały do mnie jakieś klipy czy jakieś informacje, że ona coś tam o mnie gada, no to wiesz, też po prostu odpowiadałam na to od razu, więc ona nawet przed pierwszą galą już jakby zaczęła mnie wyzywać, więc ja też sobie na to pozwoliłam. No i co? No i tak się zaczęliśmy wyzywać, no i tak to było, a wydaje mi się, że na tym cage'u tak naprawdę też zagrały emocje, wiesz. To jest jednak coś innego, jak siedzisz sobie przed komputerem i
i jesteś w swoim takim safe space. No oczywiście, że tak. To możesz na pewno więcej powiedzieć, a jak jesteś jednak, wiesz, przed kamerami, jest wielka ilość ludzi, no to po prostu inaczej grają emocje i może po prostu się zestresowała. Ja też tak w sumie to, wiesz, rozumiem po prostu, nie? Że widziałam tam, że była mocno zestresowana, że chciało się jej płakać, no i tam chłopaki po prostu rozluźnili atmosferę, nie? Ty widziałam też, że bardzo często zarzucasz jej to, że no wybiła się na tym tyłku, że zarzucasz jej, że ona nie ma jakiegoś takiego kreatywnego kontentu. Cały czas tak sądzisz? Wiesz co, to nie jest do końca tak, że ja jej to zarzucam, bo faktycznie ona nie ma jakiegoś wymyślonego innego kontentu, który musiałaby jakoś sprzedawać, oprócz tego swojego tyłka, tylko że tak naprawdę ona nie potrzebuje nic innego, no bo jest bardzo dużo influencerów, którzy po prostu tylko i wyłącznie na tym bazują. Więc ja, rozumiejąc internet i wiedząc, jak to wygląda, nie mam z tym problemu, ale faktycznie, jeżeli ona mówi o mnie, że ja jestem bardzo nudna, że wiesz, że muszę prosić innych influencerów, żeby oni do mnie przychodzili i w ten sposób ja mogę osiągnąć jakieś wyświetlenia, albo takie argumenty po prostu, które stawiają mnie w tej złej pozycji, no to co ja mogę jej powiedzieć? No, ty nie masz niczego innego do zaoferowania niż swojego tyłka, a to kiedyś się skończy, więc jeżeli nie będzie nic w głowie, no to to raczej nie wróży zbyt świetlanej przyszłości, ale może da sobie radę, wiesz, tylko w ten sposób, nie? Słuchaj, a bolą cię te słowa właśnie, że jesteś nudna, bo ona to wielokrotnie zaznaczała. Chyba nie, no tam wiesz, trochę ludzi mnie ogląda, ktoś mnie lubi. Jestem, wiesz, taka od jakiegoś czasu trochę bardziej rozpoznawalna, też pojawiam się w wielu miejscach, w wielu kampaniach, więc nie robi mi to problemu, dlatego że jeżeli byłabym nudna i nie miałabym co powiedzieć, to wtedy nie siedziałbyś ze mną i nie rozmawiał, nie? Macie walkę, dlatego też rozmawiamy. I właśnie, też pytanie, bo bardzo dużo ludzi w komentarzach zarzucało, że robisz tą spinę pod walkę, specjalnie. No ale to nie ja zaczęłam tą spinę. Jakby skala całej sytuacji wydaje mi się, że jest nieadekwatna do tego, jak Liza się o to zdenerwowała i zaczęła mówić o siebie na streamie, że może mi najebać, więc tak nie do końca, w sensie to było dużo takich małych rzeczy, które się złożyło na to, że ona miała obraz mój wyglądający w ten sposób, że ja jestem dla niej naprawdę taka, wiesz, chamska i okropna, a to wcale tak z mojej strony nie wyglądało, bo wiele było takich na przykład sytuacji, w których na przykład jak ona płakała na streamie Frania, to ja mówiłam, kurde, trochę mi jej szkoda, bo Franek nie powinien jej tak potraktować i nie podśmiechywać się gdzieś pod nosem i tak dalej, kiedy widać, że ona faktycznie płacze poza kamerą, ale słychać ją na streamie, więc no z mojej strony ja podchodziłam do tego tak bardzo ludzko, mi się wydaje, a nie wiem, może to jest jakaś taka bariera też, może językowa i też wychowania, że po prostu ona tak po prostu wszystko mocno wzięła do siebie, jakbym ja nie wiadomo co o niej mówiła. A do czasu to wyglądało po prostu bardzo delikatnie. Dopiero później zaczęły się, wiesz, jak ona tam mnie wyzwała od suki, to ją od kurwy, no i takie pierdoły się zaczęły, więc no tak to wyszło. Myślisz, że jak ty w ogóle sądzisz, że będą wyglądały te wasze spotkania, bo wy chyba spotkacie się pierwszy raz, co? Tak face to face, czy nie? Wiesz co, no właśnie w tym barze, o którym rozmawiałam. Tak, ale chodzi mi później, no nie? Tak, tak. Wiesz co, była raz taka sytuacja, że zostałam zaproszona na imprezkę, no i się okazało, że tą imprezę po jakimś czasie organizuje Liza, no i nie pojawię się na niej, więc faktycznie to raczej będzie pierwszy raz, nie? No. Słuchaj, no i właśnie, ona ma też ze sobą już dwa pojedynki, ona się bardzo dobrze zaprezentowała w tych pojedynkach, tak, i to trzeba przyznać. Tak, tak. Zapraszała cię do klatki, powiedziała, że może ci wpierdolić. Nie obawia się trochę, co może się stać w tej samej już klatce? Wiesz co, nie obawiam się. Po pierwsze dlatego, że ja wiem, jaką ja jestem osobą i wiem, że jeżeli za coś się zabieram, to daję z siebie 100%. Wiadomo, że to moje 100% może być zupełnie inne niż jej.
i jestem tego świadoma, ale wydaje mi się, że też jestem taka dosyć spokojna, dlatego że od tego nie zależy całe moje życie. Wiesz, ja mam po prostu swoje streamy, mam swojego tam TikToka, którego prowadzę, YouTube'a i niepotrzebne mi jest to, żeby mieć nie wiadomo jaką dobrą renomę w Freak Fightach. Oczywiście fajnie by było, jeżeli bym się dobrze pokazała, jeżeli bym wygrała i jeżeli bym miała kolejne walki, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna zajawa i też zaczęłam się dzięki temu więcej ruszać. Ale chciałabym powiedzieć, że to nie ja mam na sobie tą presję. Mhm. To Liza zaczęła mówić o mnie, że wiesz, ja siedzę tylko przed kompem, że ja się w ogóle nie ruszam. No i że jeżeli ona dostanie wpierdol od pizdy sprzed kompa, no to ona będzie miała problem, nie? Ja to jestem underdogiem. No na pewno, jeszcze nie znam kursów, ale na pewno będziesz underdogiem. Ostatnie moje pytanie. Myślisz, że masz w internecie więcej do zaoferowania niż Liza? Myślę, że zależy dla kogo, ale myślę, że tak, że po prostu więcej jest takiego przemyślanego kontentu, który też nie zawsze to są, wiesz, wyżyny i też nie zawsze to muszą być wyżyny, tak uważam. Po prostu ludzie lubią spędzać ze mną czas i czy jestem nudna, czy jestem brzydka, czy jestem głupia, to wiesz, to oni po prostu tak i tak będą mnie lubić, więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby mieć ten swój safe space i sobie robić to, co sobie robię. Słuchaj, safe space się skończy właśnie dzisiaj, w tym momencie tej sesji. Będą konferencje, będą programy, zobaczysz, to jest zupełnie inne uczucie, jak siedzisz, masz tę świadomość, załóżmy, że na konferencji jest, nie wiem, kilkaset tysięcy ludzi live. Kilkaset, tu już jest 200, także nie czepiajcie się w komentarzach. No i co, słuchaj, witamy cię w fejmie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak dostałem kartę walk, byłem bardzo ciekawy waszego konfliktu i też jestem ciekawy właśnie waszych tych potyczek słownych. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Dzięki.